Obok mnie Adam Kosacki, zwycięzca kategorii weteranów Brodnica 2013. Witam, witam. Adam, powiedz, jak oceniasz dzisiejsze zawody? No, jestem zaskoczony tak wysokim poziomem, jaki dzisiaj był. Startuję w tej federacji drugi raz, ale w tym roku jest poziom naprawdę bardzo, bardzo wysoki. Uważam, że oby tak dalej w tej federacji, bo się bardzo fajnie rozwija i idzie do przodu. No, z tego co widziałem, było bardzo blisko zwycięstwa nawet w kategorii Open, także tutaj była fajna separacja, fajna była forma. Powiedz mi, czy ktoś Ci pomaga na co dzień w przygotowaniach do zawodów? Generalnie dużo pomogło mi na samym początku Piotr Buchowski, któremu dużo zawdzięczam też i z tego miejsca chciałem podziękować również jemu. Ale w ostatnim czasie już sam sobie jakby mam pewne jakieś tam swój tor, który przez parę razy próbowałem, testowałem i w tej chwili już raczej sam się przygotowuję. Czyli jednak te wieloletnie przygotowania już pokazują, że trzeba obserwować własny organizm, dieta, suplementacja, rozumiem, że jakaś praca. Powiedz mi, jak godzisz to wszystko, no bo jednak treningi, jakieś deficyty kaloryczne, wszystko powoduje, że no trzeba to jakoś tam godzić. Jak sobie z tym wszystkim radzisz? No jest to bardzo ciężkie, no wiadomo, trzeba pracować też, no ale wiadomo, trzeba trzymać sztywną dietę. Jak większość kulturystów zresztą tak robi, posiłki przygotowane dzień wcześniej, 5-6 posiłków. No i dzień w dzień to samo, te same praktycznie jedzenie. No i to trzymam, no męczę się, ale trzymam. Żeby była dobra forma, no to trzeba niestety dawać się wszystko, tak? Jasne, a powiedz, jakie najbliższe plany, tak? No bo dzisiaj zwycięstwo, forma naprawdę bardzo dobra. Jakie są twoje najbliższe plany? No, najbliższy plan to jest Mistrz Uniwersum, który jest za tydzień, ale u mnie akurat stoi to pod znakiem zapytania, ponieważ dużo pracy teraz się mam, prawda, ponieważ pomagam tam przy otwarciu siłowni, którą mamy zamiar otworzyć za 2 miesiące. No i właśnie jest to bardzo ciężkie. Jeszcze myślę, mam jutro dać odpowiedź prezydentowi, czy lecę, czy nie lecę. Zobaczymy, jeszcze nie wiem, nie jestem pewien co do tego startu. Rozumiem. W takim razie na zakończenie powiedz, czego mam Ci życzyć na ten najbliższy czas? Może zdrowia, bo to najważniejsze jest. No i nie wiem, dalszych jakichś tam może sukcesów w tym sporcie, tak? Okej, w takim razie sukcesów, zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.